Cześć, przed Wami kolejny odcinek weekendu. To już ostatni weekend przed wakacjami. Patrząc na termometry, możemy dojść do wniosku, że pogoda na te wakacje będzie niezwykle udana. Dzisiaj razem z Olą jesteśmy na basenie na ulicy Śląskiej. Zapraszamy! Nie jest Ci za gorąco? Oj, strasznie, ale zdecydowanie wolę taki gorąc 50 stopni niż śnieg. Tak, ja też. Idziemy do wody? No pewnie musimy się trochę chłodzić. To fajnie, aż nie chce mi się stąd wychodzić. No to możemy tutaj zostać, ale chyba przyszedł czas na cotygodniowe weekendowe zapowiedzi. 22 i 23 czerwca na Świdnickim Rynku będzie Święto Dzika. Będzie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, a szczegółowy program imprezy znajdziecie na naszym portalu. W piątek o godzinie 18 zapraszamy wszystkich do Klubu Bolko, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy Tor Sokoles 2013. Kiedy już obejrzycie wystawę, możecie udać się na rynek na Jędrkowskie Wieczory pod Wieżą, które odbędą się o godzinie 18.30. Jeśli mam jest za gorąco i nie chcecie spędzać czasu na świeżym powietrzu, zapraszamy Was do kina w tym tygodniu na Iluzję. To już tyle zapowiedzi na ten weekend. Choć w Świdnicy mało się dzieje, możecie skorzystać ze słońca i wybrać się na przykład na basen, tak jak my dzisiaj. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka weekendu, a teraz idziemy popływać. Do zobaczenia za tydzień.